Dobry wieczór Państwu. Chciałem przedstawić najpierw krótko Darka Walusiaka, bo jest to i historyk, i autor licznych filmów, 60 chyba już, filmów, ponad 60 filmów dokumentalnych. Od czasu do czasu wybiera też formę taką, żeby coś powiedzieć. Napisał książkę o smoleńskich wdowach. Teraz napisał książkę Winni, Holokaust i fałszowanie historii. Myślę, że jest to temat jakoś niestety aktualny i dlatego warto posłuchać, co Darek ma na ten temat do powiedzenia. A zapewniam Państwa, że w tej książce na 400 kilkudziesięciu stronach znajdą Państwo odpowiedzi na wiele stereotypów, fałszów, które są dzisiaj rozpowszechniane. I dzisiaj właśnie chciałbym Cię zapytać, Darku, dlaczego tak jest, że pisząc tę książkę musiałeś zmierzyć się, musiałeś napisać swego rodzaju apologię. Musiałeś, podchodząc do tego tematu Holokaustu i tego wszystkiego, co wydarzyło się na ziemiach polskich w czasie okupacji, co wydarzyło się ze społecznością żydowską, musiałeś napisać swego rodzaju apologię. Twoja książka jest pełna takich ramek, gdzie piszesz fałsz wielkimi literami i podajesz konkretne następne fałsze i dementujesz je. Co takiego spowodowało, że właśnie w taki sposób ująłeś tę książkę? Dzień dobry Państwu. Jeszcze nie dodano tutaj, że przyjechałem z Krakowa, także... Tak. No tutaj już padło parę określeń, jak jest Kraków przyjmowany. No cieszę się, że w Warszawie tak jest Kraków postrzegany. Także to jest bardzo... Bardzo złożone pytanie, bo ja zacząłem od spraw związanych z tym, jak Polacy pomagali Żydom. To jest olbrzymi temat i kilka razy ten temat dotykałem w swoich filmach. Zrobiłem przede wszystkim dwa filmy. Zrobiłem pierwszy film o rodzinie Ulmów, gdzie z Markowej, gdzie miałem bezpośrednio do czynienia z ludźmi, którzy ratowali Żydów. Muszę tak się, że tak powiem, poskarżyć, bo przygotowując ten film, akurat bardzo dobrze znam Mateusza Szpytmę, który obecnie jest dyrektorem Muzeum w Markowej, ale ten proces długo to trwało, długo ten proces dojrzewał i w końcu mamy to muzeum. Niewątpliwie to, że mamy to muzeum, że sprawa Ulmów została nagłaśniana i teraz nie tylko w Polsce, ale także na świecie wiemy i ludzie wiedzą o tym, co zrobiła ta rodzina Ulmów i jaką cenę za to zapłaciła rodzina Ulmów cała, przede wszystkim z tymi małymi dziećmi, które nie zdawały sobie sprawy z tego, co się wokół nich dzieje, to muszę powiedzieć, że zawdzięczamy świętej pamięci Januszowi Kurtyce, którego szczycę się, że osobiście znałem i współpracowałem z nim i podkreślam to na każdym kroku, kiedy mówię o rodzinie Ulmów. To, że mamy dzisiaj Muzeum Rodziny Ulmów i tego, co zrobili i wiemy o tym, to jest właśnie zasługa niewątpliwie świętej pamięci Janusza Kurtyki, który pilotował tę sprawę od samego początku i to on namówił wręcz Mateusza Szpytmę, żeby zajął się tym tematem. Zresztą Mateusz też tego nie kryje. To jest bardzo... bardzo istotne i dlatego chciałem to także tutaj podkreślić. Drugi film, który zrealizowałem na temat pomocy
A właśnie, nie powiedziałem o tej zasadniczej części. Otóż, kiedy dowiedziałem się o tym od Mateusza, że jest taka rodzina, wówczas jeszcze nikt o tym nie wiedział, poza Mateuszem i mieszkańcami Markowej, dowiedziałem się, że jest taka rodzina, która zapłaciła za to najwyższą cenę. Poznałem zdjęcia, bo Józef Ulma był fotografem, amatorem i dzięki temu ta zbrodnia ma oczy, a co dla dokumentalisty jest niezwykle, niezwykle ważne, bo jak widzimy te zdjęcia dzieci, to widzimy, że te dzieci zapłaciły najwyższą cenę, tak jak już wspomniałem, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, co się wokół nich dzieje. I wtedy pracowałem w telewizji, napisałem konspekt. Chciałem telewizję zainteresować tym tematem. Otóż usłyszałem, że nikogo to nie interesuje. Także telewizja przed paru laty nie była zainteresowana tym tematem. W tym momencie, szczycę się tym, że zrobiłem pierwszy film o rodzinie Ulmów, bo mimo wszystko podszedłem do tego tematu i zrobiłem ten film, ale w tym momencie jest już kilka filmów na temat rodziny Ulmów. To jest pierwszy film. Drugi film, który zrobiłem, to jest Dziedzictwo Sprawiedliwych, gdzie starałem się pokazać, jak Polacy ratowali Żydów w okolicy Krakowa. Takich kilka przykładów przytaczam. O tych sprawach, o tych przykładach także piszę w swoich książkach, piszę właśnie w tej książce, bo to jest ważne, bo to są świadkowie, z którymi ja rozmawiałem i udało się dotrzeć do ludzi, którzy ukrywali Żydów. Także tak jak wspomniałem, to była podstawa do wyjścia, do napisania tej książki, ale w międzyczasie okazało się, że coraz więcej jest ataków na Polaków, oskarża się Polaków o to, że mieli swój udział w Holokauście. I doszedłem do wniosku, tu już jako, nie tyle jako dokumentalista, filmowiec, ale jako historyk, że to zagadnienie wymaga genezy, wymaga wejścia głębiej w to zagadnienie i przedstawienia tego zagadnienia, dlaczego tak się działo. I razem z wydawcą wpadliśmy na ten pomysł, żeby właśnie książkę opatrzyć takimi odnośnikami jak tutaj. Jest kilkadziesiąt takich odnośników, gdzie jest mowa o fałszu. O fałszu, o którym w danym momencie piszę i próbuję oczywiście ten fałsz obalić. Początkowo miała być mowa o mitach, które narosły wokół tej sprawy, ale uznaliśmy, że jednak fałsz ma zupełnie inną wagę. Fałsz jest świadomy. Fałsz jest robiony w jakimś określonym celu. I tu mamy cały czas do czynienia z tym fałszem od ładnych paru lat, który jeszcze dzisiaj widzimy, że to się jeszcze bardziej nasila. To, co przed chwilą była tu mowa o tym, że oskarża się nas już nie tyle o współudział zbrodni, co oskarża się już Polaków o Holokaust, o dokonanie Holokaustu, tak jak to było miało miejsce właśnie teraz parę dni temu w Nowym Jorku, o czym tutaj wspominano przy tym stole. I następne, już po napisaniu tej książki, oskarżenia o to, że Polacy uczestniczyli w gazowaniu Żydów, jak padło oskarżenie ze strony jednego z Żydów francuskich, przedstawicieli środowiska żydowskiego we Francji. Także te fałsze cały czas się nasilają i właśnie trzeba pokazać, to dla mnie jest ważne, żeby pokazać i dać Polakom
argumenty, żeby poznali tą historię, żeby wiedzieli, że Jedwabne to nie jest tak, jak napisał w swoich książkach pan Tomasz Gross, że inne sprawy, które są ewidentnym fałszem, chociażby to, o czym pisze wielokrotnie, o tym, że to nie chrześcijanie zgotowali Żydom Holokaust, to też jest poważny fałsz. Właśnie, Darku, bo w twojej książce właśnie jest ten ciekawy klucz. Od lat, chociaż te fałsze takie narastające, to jest rzecz może nowa, od kilku lat, ale od lat wielu budowana jest taka narracja, że właśnie w chrześcijańskiej, podkreślam, chrześcijańskiej Europie dokonała się zagłada. I oczywiście zagłada Żydów dokonała się na terenie okupowanej Europy, ale na ten temat ideologii, która to spowodowała, poświęciłeś sporo miejsca w tej książce. Może powiedz troszkę o tym, bo to było podłoże tych wszystkich fałszów, że próbowano zbudować taką narrację, że oto chrześcijaństwo wyprodukowało taką potworność. No właśnie, z tym się całkowicie nie zgadzam. Niemcy nazistowskie nie były państwem chrześcijańskim. Niemcy nazistowskie były państwem neopogańskim. I to, no dokładnie, antychrześcijańskim. Walczyły z chrześcijaństwem, walczyły z tym, co w pewien sposób blokowało im dokonanie tej zbrodni. Bo jeżeli byłby to naród wierzący, chrześcijański, to mordowanie ludzi, wyznając miłosierdzie Jezusa Chrystusa, jest sprzeczne z tym, co właśnie by robili. Także tutaj Niemcy wyrzekli się Boga, otworzyli się na zło. I ja w ogóle jestem wyznawcą i patrzenia na historię jako walki dobra ze złem. Oczywiście to się dzieje poprzez ludzi, bo ludzie stają po stronie zła i robią okropne, straszne rzeczy, tak chociażby jak w czasie rewolucji francuskiej, albo stoją na gruncie wartości chrześcijańskich, które zupełnie zmuszają ich zupełnie do innego działania. I w momencie, kiedy po stronie niemieckiej następuje otwarcie się na zło, wyrzeczenie się Boga, to w momencie, kiedy dochodzi do agresji, Polska zostaje krajem okupowanym, tak jak większość krajów europejskich, to akurat w tym wypadku w Polsce następuje coś odwrotnego. Następuje coś takiego, że te pokłady miłosierdzia zaczynają być coraz bardziej uruchamiane. Polacy patrzą na cierpienie narodu, który w tym momencie, to zaraz pewnie do sprawy wrócimy, bo ktoś może powiedzieć, że a przecież Polaków też mordowano. Oczywiście, że mordowano Polaków i na samym początku przede wszystkim mordowano Polaków. Nie tyle, że mordowano Żydów, co mordowano Polaków, mordowano inteligencję polską. Ale trzeba też zauważyć jedną rzecz, że Polacy byli przez Niemców także przeznaczeni do praktycznie całkowitej eksterminacji. Na różnych konferencjach niemieckich wyższego dowództwa SS, gdzie zapadały tam jakieś decyzje, zastanawiali się, jak należy działać, padały liczby, że 80% Polaków należy, powiem brutalnie, wyrżnąć. Tak Niemcy w ten sposób postępowali. Nie chciano nas germanizować. I na to też trzeba zwracać uwagę i to podkreślać. Ja przynajmniej często słyszę ze strony moich dzieci, bo mam córki już może bardziej w wieku już dorosłym, ale które mi opowiadały o tym, jak dzieci, rówieśnicy przyjmują historię i mówią, że jak Polska, jakby to teraz była, wojna się powtórzyła, to my byśmy się poddali i żyli po stronie niemieckiej. Otóż nie. Trzeba sobie to uzmysłowić, że Niemcy nie chcieli germanizować. Niemcy chcieli
większość wyrżnąć. Oczywiście ten proces miał przebiegać przez jakiś określony czas, a reszta miała być niewolnikami. Niewolnikami, którzy byli, mieli służyć niemieckiemu panu. Żydzi mieli zostać zlikwidowani, mieli zostać wyrżnięci i tu powracamy do, no należy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się działo, że Żydów chciano całkowicie zlikwidować. I nie można mówić, że tylko chciano zlikwidować Żydów religijnych. Wszyscy Żydzi dla systemu nazistowskiego w Niemczech, wszyscy byli wrogami, a przez to byli wrogami, że oskarżano ich o to, że żydowska krew zanieczyściła krew germańską i to całą budują Niemcy, całą tutaj dużą, wielką filozofię i wychodząc od tego, że niemiecki naród to naród półbogów. Germański naród to półbogowie, którzy zostali w pewnym momencie, ta krew półbogów została zanieczyszczona przez krew przede wszystkim żydowską i trzeba oczyścić tą krew. To są pewne rzeczy, które też, że tak powiem, mają takie podłoże w chrześcijaństwie, bo jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, wiemy, na czym chrześcijaństwo polega, to Jezus Chrystus odkupił winę grzeszników poprzez swoją krew. I to chodząc do kościoła mamy z tym na okrągło do czynienia. Przy każdej mszy dochodzi do przemienienia, o czym no, nie trzeba mówić. Niemcy odwrócili tą sytuację. Krew niemiecka jest zanieczyszczona, trzeba ją oczyścić i Żydów należy także zlikwidować wszystkich. I tylko ten proces też różnie przebiegał, bo najpierw mówiono o tym, że otwieramy granice, ułatwiamy Żydom wyjazd Niemiec. Niemcy mają być wolne od żydowstwa. Oczywiście tam już nie będę wchodził w inne sprawy, obciążenie Żydów i innymi rzeczami, które im przypisywano, ale otworzono i część Żydów skorzystała z tej możliwości, ale to z reguły byli bogaci Żydzi. Natomiast inni łudzili się, że to jest tylko takie, że ten antysemityzm niemiecki, ten antysemityzm taki rasistowski o takim podłożu, że to jest tylko takie zagranie tej partii, która chce dojść do władzy, a potem to się jakoś wyrówna. Tak, tak, że to się jakoś tam wyrówna, bo chociażby po dojściu Hitlera do władzy środowiska żydowskie gratulują mu tego, że taki przywódca, który ma taką wizję naprawy tego, naprawy Niemiec, bo oczywiście jak wiemy Niemcy zostali i tak mieli poczucie krzywdy po I wojnie światowej. Tutaj też to przypisywano tą klęskę, że tą przegraną przypisywano, że to środowiska żydowskie były za tym, że nie chciały walczyć i wstrzymywały to. Niemcy dlatego przegrali wojnę. Natomiast no, ewidentnie Niemcy wyszli skrzywdzeni po I wojnie światowej, mieli to poczucie krzywdy. Tu jeszcze powiem jedną rzecz, która może nie jest ściśle związana z czym mówię, ale tak nasunęło mi się, że tak jak, że nie tylko Hitler chciał agresji i zajęcia Polski, bo różnie, proszę Państwa, no różnie te sprawy są przedstawiane, że Hitler w pewnym momencie chciał się dogadać z Polską. Otóż trzeba sobie jeszcze zdać sprawę z jednej rzeczy, że byli generałowie pruscy, którzy otwarcie od lat 20. mówili o tym, że trzeba Polskę zniszczyć, bo to jest właśnie dyshonor dla oficera pruskiego, że powstanie śląskie wygrane
wygrane powstanie wielkopolskie, zajęte ziemie rdzennie niemieckie, bo za takie uważano. I oficerowie, między innymi Manstein, uważali, że to jest dyshonor i trzeba zrobić porządek też z tym krajem. I ja wspominam w tej książce właśnie też o takich sprawach. Także o wielu rzeczach piszę i ciężko tutaj tak o wszystkim powiedzieć. I dlatego starałem się chronologicznie przedstawić tą historię, począwszy od tej genezy, czyli od ukazania tego i przedstawienia dowodów na to, że Niemcy nie byli państwem chrześcijańskim, że się wyrzekli Boga, wyrzekli się chrześcijaństwa. I tutaj jest masę dowodów. Sam ten znak, swastyka, to jest przecież znak pogański. W wielu kulturach występuje. Niemcy sobie go mocno przywłaszczyli pod sztandarami ze swastyką, prowadzili ekspansję, ale też inne działania, które miały miejsce. Inni, nie tylko Hitler, ale też inni wyżsi oficerowie, dygnitarze nazistowscy, to wszystko było związane z neopogaństwem, z okultyzmem, jeszcze z wieloma innymi rzeczami. Najwięcej pewnie będziemy rozmawiać o sytuacji Żydów w Polsce, o tych relacjach Polacy-Żydzi, ale najpierw chciałbym, żebyś nakreślił jeszcze krótko, bo o tym też mówisz w swojej książce, jaki był stosunek do Żydów w innych okupowanych krajach Europy? Pewnie powiesz też o nieokupowanych krajach pozaeuropejskich. Ja jeszcze do poprzedniego zagadnienia tylko uzupełnię pewną rzecz, bo to jest bardzo istotne. To jest istotne, że proszę Państwa, to wszystko, o czym mówię, to jest efekt pracy wielu historyków na świecie, którzy zaczęli inaczej patrzeć na pewne sprawy, inaczej interpretować i na inne źródła wyciągać. To jest bardzo istotne, bo my w zasadzie wychowaliśmy się na tej, i dalej twierdzę, że niestety w szkołach w Polsce uczą według historii marksistowskiej. I my to mamy wręcz już zaprogramowane. Natomiast pojawiają się nowi historycy, którzy, także żydowscy, którzy zupełnie inaczej zaczynają patrzeć na te zagadnienia. I wracając do tego, co wcześniej powiedziałem, że dla mnie historia to jest walka dobra ze złem, to jeżeli historię zaczynamy z tego punktu oceniać, to ona staje się bardzo klarowna. Każdy z Państwa niech po prostu spojrzy na pewne procesy historyczne, które są trudne do zrozumienia, ale jeżeli popatrzy na to od tej strony, to bardzo klarownie ta historia wygląda. Powiedz o innych krajach Europy. Pytał. Jaki był stosunek w tych krajach ich mieszkańców do Żydów? Znaczy to jest bardzo... To będzie pewne tło dla tego dramatu, który się rozgrywał w Polsce, na terenach Polski. To jest bardzo istotna sprawa, bo zwłaszcza, że oskarżenia Polaków o udział w Holokauście padają także ze strony Zachodu. No tak jak już tu przytoczyłem Żyda z tych środowisk francuskich, no chociażby. Także stamtąd padają. Powiem chociażby o filmie Lanzmana, Shoah, o którym Państwo może, no raczej pewnie większość Państwa słyszała, 9-godzinny film, który pokazuje też jak, można go sprowadzić do tego, jak Polacy biernie przyglądają się temu, jak Żydów się morduje i są wręcz zadowoleni z tego wszystkiego.
Ja specjalnie wymieniłem Shoah Landsmana, bo zamierzam zrobić Shoah po polsku. Czyli pokazać taki film, jak faktycznie, co tu się działo i jak to wszystko tutaj wyglądało. Ja myślę, że do sprawy polskiej jeszcze przejdziemy, bo to jest zasadnicza sprawa. Natomiast co się działo w Europie? No oczywiście, w Europie zajętej przez Niemców powstają rządy kolaboracyjne. Kolaboracyjne rządy, które w jakiś sposób układają się z Niemcami. Problem żydowski jest jednym z istotnych problemów w kontaktach właśnie tych rządów kolaboracyjnych z tymi protektorami niemieckimi. I bardzo istotne. No i tutaj różne są zachowania. Tylko musimy jeszcze na jedną rzecz bardzo mocno zwrócić uwagę. Zupełnie inaczej, tuż przed II wojną światową wygląda sytuacja Żydów w Polsce i zupełnie inaczej ci Żydzi funkcjonują i wyglądają niż Żydzi na przykład we Francji, w Niemczech. Na terenie Polski nie dochodzi do asymilacji. Nie ma, Żydzi żyją w pewnych gettach, nawet do tego stopnia, że duży procent Żydów nie znało języka polskiego. Nawet jeżeli było takie spotkanie jednego rabina, zaproszono do ministerstwa, żeby w ministerstwie, w takim departamencie konsularnym, który zajmował się sprawą żydowską, chodziło o to, żeby Żydom otworzyć możliwość wyjazdu z Polski i takie rozmowy toczyły się przy udziale środowisk żydowskich. I nawet Wiktor Tomisz Drymer, który był szefem tego wydziału, zaprosił jednego z takich rabinów do udziału w takiej dyskusji. Ten nie przyjechał, przyjechał jego zięć i powiedział, że ten rabin nie mówi po polsku. Dlatego on przyjechał go reprezentować. Mieszkał w Polsce. I to jest też bardzo ważna sprawa, bo teraz ratowanie Żydów w warunkach okupacji w Polsce jest niezmiernie trudne, jeżeli oni nie znają języka polskiego. Z reguły, a to będziemy mówić, uratowali się ci, którzy mieli jakieś kontakty z Polakami. Natomiast w Europie Zachodniej zupełnie ta sprawa inaczej wygląda. Żydzi w Europie Zachodniej się asymilują. Asymilują się. Mało tego, dochodzi do tego, że jak się przedstawia statystyki, to gdyby Hitler nie założył zagłady Żydów, to Żydzi drogą, że tak powiem, bez dzietności, by sami się unicestwili jako naród w Niemczech. Takie statystyki są dostępne, że po prostu te rodziny, które się asymilowały, nie miały dzieci, rezygnowały z dzieci, żyły zupełnie w inny sposób albo nie mówiąc już o rozwiązłościach różnego rodzaju, ale w obyczajowe sprawy nie będziemy wchodzić. Ale mówię, żeby państwo też zrozumieli pewną rzecz. Żydzi na Zachodzie byli mniej rozpoznawalni. Przez to też było łatwiej uratować Żyda na Zachodzie, który nawet ktoś, sąsiad mógł nie wiedzieć, że on jest Żydem. No właśnie, ale czy w związku z tym jeszcze byli ratowani? Na pewno, bo ludzie są ludźmi w różnych warunkach. Są ludzie dobrzy, są ludzie źli i tak samo tam też byli ratowani. Ale to znowu myślę, że najtrafniejsze jest porównywanie do sytuacji, która tu miała miejsce. Ja przytaczam, piszę o tym, jak wyglądała sprawa we Francji, jak wyglądała sprawa w Holandii, w Belgii. Piszę o tym.
przecież wiemy, że funkcjonował rząd Vichy. Otóż we Francji przede wszystkim pierwszy atak idzie na Żydów bezpaństwowców. To jeszcze było wcześniej, że Żydzi, którzy uciekali z Niemiec czy z innych krajów, z Niemiec już nazistowskich czy z innych krajów i szukali swojego miejsca we Francji, oni byli bezpaństwowcami, oni byli inaczej traktowani. I przede wszystkim w tych zajętych, okupowanej Francji, przede wszystkim ci Żydzi w pierwszej kolejności są wydawani i kierowani do obozów przejściowych, a potem w konsekwencji do obozu Auschwitz i giną. Przede wszystkim tak to wyglądało. Ale jak to wygląda w ogóle we Francji? We Francji w ogóle jak wygląda okupacja we Francji? To też trzeba sobie z tego uzmysłowić, jak to wygląda. Ja Państwu podam przykład pani generał Zawadzkiej, z którą miałem zaszczyt znać. Zresztą taki krótki film zrobiłem, bo ona dostała nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej przyznawaną przez IPN. I pani Elżbieta Zawadzka opowiadała mi, jak ona... To była, no nie wiem, czy wszyscy państwo znają tą osobę. Na pewno. Ale... A, nie wszyscy. To była pani, która była związana z Armią Krajową i ona... Była genialnym kurierem, tak, który była kurierem po całej Europie. I w pewne bardzo perfekt znała język niemiecki, perfekt. I ona, wykorzystując te swoje możliwości, znajomości, bo to, o niej mógłbym długo mówić, ale krótko. Szła właśnie z taką misją kurierską do Londynu, no bo tam te wszystkie drogi prowadziły. I ona mi mówi, że we Francji spotkała się z tym Résistance, bo tam miała wskazówki, gdzie się ma spotkać, w kawiarni się spotkała. W kawiarni się spotkała i tam mieli jej ułatwić, powiedzieć jak, gdzie dalej przez Pireneje szła, jak kuriera w ogóle, tam mieli jej pomóc. Ale to się w ten sposób, proszę Państwa, odbywało, że siedział sobie przedstawiciel Résistance i rozmawiał z panią Elżbietą. W pewnym momencie zawołał z drugiego stolika swojego jakiegoś podwładnego, który rozłożył mapę i pokazywali, jak należy iść. Ona była przerażona, proszę Państwa. Była przerażona. No, jesteśmy w Warszawie. Wyobraźcie sobie Państwo, w Warszawie, w którejś kawiarni ktoś zaczyna rozmawiać i wyciąga mapę. No momentalnie gestapo jest. Momentalnie. Przez szpicli różnych, czy konfidentów gestapo. Nikt z konspiratorów by czegoś takiego nie zrobił. Ale tak właśnie wyglądał ruch oporu we Francji. W ten sposób. Bo trzeba sobie uzmysłowić, że tam było śladowa ilość Niemców we Francji. Tak samo jak w Belgii, na zachodzie. Niemcy Francję, szczególnie Paryż, traktowali jako miejsce takie, gdzie żołnierze z frontu wschodniego spędzą urlop, te parę dni, które im będą przysługiwać. Oczywiście spędzą w kabaretach francuskich, korzystając właśnie z tego, z uciech różnych i kulturalnych, i cielesnych, bo wtedy masę burdeli powstało. No to się we Francji to rozkwita ten przemysł. Coco Chanel, przecież wiemy o tym, że perfumy, przecież, bo niemieccy żołnierze przyjeżdżali, mieli pieniądze, kupowali, napędzali tą całą gospodarkę. Tak wyglądała okupacja we Francji, w ten sposób. I we Francji urządzają taką akcję, bodajże... Chyba nie przekręcę. Wiosenny wiatr.
I w tej akcji chodzi o to, żeby pozbierać Żydów z różnych miejsc w Paryżu i przewieźć ich w jedno miejsce, a potem dalej do obozu. W tej akcji nie uczestniczy ani jeden, no może jeden uczestniczył, ale żadna jednostka niemiecka. Policja francuska uczestniczy i bardzo gorliwie wykonuje to całe polecenie. Mało tego, jeszcze jedna rzecz, na którą moja żona szczególnie zwraca uwagę. Premier rządu Vichy, Laval, rozmawiając z Niemcami, mówi, że Niemcy mówili, że takich, a takich chcemy teraz Żydów, a mówi, jeszcze są dzieci poniżej 16 roku życia. Bierzcie ich też. To gdzie ich wzięli? No wzięli ich do obozu, żeby ich zgładzić. Tak wyglądała i to widzimy w różnych raportach. Wspominam o tym, także nie jestem w stanie o wszystkim powiedzieć, ale wspominam o tym, jak Niemcy piszą te w raportach, że we Francji Gestapo pisze, że we Francji mogą sobie, no Francuzi sami to załatwiają. Podobna sprawa jest w Holandii, gdzie bodajże było w tym departamencie czwartym Gestapo, który się tymi sprawami zajmował, było 200 funkcjonariuszy niemieckich. Oni by nie byli w stanie sami takich rzeczy zrobić. Chciałem, żeby Darek o tym trochę powiedział, dlatego że z tamtych krajów właśnie płyną często oskarżenia wobec nas. I chciałem, żeby tu chociaż krótko, w książce jest o tym znacznie więcej, ale żeby wybrzmiała ta sytuacja. Oczywiście nie było tak zawsze różowo w tej Francji, bo była też partyzantka w górach Vercors, gdzie poważnie walczyli i byli mordowani przez Niemców. Natomiast dobrze, że wybrzmiało chociaż krótko to, jak inna sytuacja była w tamtych krajach, jak inna u nas. Ja tylko wejdę ci słowo i powiem, że dużą rolę w tym właśnie ruchach resistance we Francji odegrali Polacy. Także. To prawda. To prawda. Może przy tej okazji warto wspomnieć też, jeżeli mówimy o Żydach w Europie w czasie okupacji, bardzo wielu Żydów zostało uratowanych na Węgrzech. Węgry miały szczególny status wtedy, ale tam właśnie wśród ratujących tych Żydów, to ciekawe, że wśród dwóch głównych postaci ratujących Żydów pojawia się Henryk Sławik. Może kilka słów o nim powiedz, skoro już mówimy o tym, że Polacy także tam robili sporo dobrej roboty. Polacy, mówię, że nie tylko na Węgrzech, nie tylko we Francji, no praktycznie wszędzie byli. Wszędzie byli, ale to, co jest ważne do podkreślenia, że reprezentowali państwo polskie, rząd polski na uchodźstwie, który miał kontynuację. I to też jest ważna sprawa, żebyśmy byli świadomi tego, bo władze polskie na uchodźstwie też bardzo dużo robiły w tym zakresie. A jednym z fałszów, o którym tutaj też piszę, to jest to, że polski rząd na uchodźstwie ukrywał informacje, które docierały do Londynu, a mówiące o zagładzie Żydów. Oczywiście to jest fałsz, to jest nieprawda, wręcz przeciwnie, nagłaśniał te informacje. Proszę? Karski. A Karski, no ja zrozumiałem raz, także nie raz i nie tylko sam Karski, bo wielokrotnie były różnego rodzaju akcje prowadzone. To, że tak powiem, ślizgamy się po tym temacie, o olbrzymim temacie. Ja powiem tylko, jak już zacząłem mówić o tym i to państwo powiedzieli o Karskim. Sikorski, który przyjechał do Stanów i chciał informować, miał informacje na ten temat, co się w Polsce dzieje, w okupowanej Polsce,
spotkał się z takim przyjęciem, że został zaatakowany przez środowiska żydowskie, a chodziło o to, o pismo, które było związane z narodowcami, które było wydawane w Anglii, że jest antysemickie, że mu powinno zniknąć i poszedł taki atak na to pismo. A drugi atak to został zaatakowany, że Polska przed wojną była krajem antysemickim. To było ważniejsze niż zastanawianie się i mówienie o tym, co należałoby zrobić, a przede wszystkim nagłośnienie sprawy. Powiedzenie, że dzieje się bardzo źle. Mamy raporty, mamy informacje o tym, że Żydzi są mordowani masowo. Żydzi, a też my, że tak powiem, też patrzymy na to i mówiąc Żydzi. Żydzi polscy, proszę Państwa. Żydzi polscy, tu odwołam się do filmu Romana Polańskiego, Pianista, kiedy to doskonale pokazuje w tej scenie, jak Niemcy każą śpiewać i ci Żydzi idąc z getta do pracy śpiewają legionowe pieśni. To jest obraz Żydów i nie powinniśmy o tym zapominać. Oni się czuli Polakami. Oni się czuli Polakami i wielokrotnie to udowadniali wcześniej, o czym też wspominam, bo piszę o tym, że Żydzi stanęli do walki o wolną Polskę w legionach i nie możemy o tym zapominać, że byli też tacy Żydzi. A co dla mnie jest niezmiernie wzruszające, to pamiętniki wiceburmistrza Lwowa, który kończy swój pamiętnik po tym, jak Sowieci już wchodzą do Lwowa. Lwów jest zajmowany przez Sowietów. Ostatnie słowa Żyda stuprocentowego. Niech żyje Polska. I o tym też musimy pamiętać. Próbowałem wyprowadzić cię trochę do Europy, ale widzę, że cały czas zmierzamy do Polski. No, o Sławiku słów kilka i wrócimy krótko do Polski. O Sławiku wspominam, bo trudno nie wspomnieć o nim. Ale na paru spotkaniach, na których byłem i mówiłem, wtedy jeszcze nie miałem na koncie tej książki, byłem autorem tych dwóch filmów o jak Polacy Żydom pomagali. I na takim spotkaniu, gdzie ludzie raczej przychodzą, którzy są zorientowani i wiedzą o czym będzie mowa, zapytałem, czy ktoś z Państwa słyszał o Henryku Sławiku. Cisza. Znaczy to pytanie zadałem w muzeum w Krakowie, w Muzeum Oskara Schindlera. Mówię to z całą premedytacją. Proszę Państwa, do niedawna mieliśmy Muzeum Oskara Schindlera, Niemca, który ratował Żydów w Polsce. Też o tym piszę, można o tym przeczytać, ale wymowa tego faktu, to idzie świat. W Polsce Żydów ratował Niemiec. Abstrahując od tego, jak to się wszystko odbywało. I tam w tym muzeum zadaję pytanie, a kto z Państwa słyszał o Henryku Sławiku? O Marcelim Godlewskim? Tutaj nie zadaję tego pytania, już tam rękę podnosi, że słyszał. Ale proszę Państwa, to są nieznane postacie. Marceli Godlewski, no to tutaj akurat ksiądz Marceli Godlewski z Warszawy. No, z Kościoła Wszystkich Świętych. Tak, niedaleko tutaj urzędował. No 3000, mówi się o tym, że 3000 Żydów uratował. Henryk Sławik. Nie wiem, czy 3000, ale na pewno to, no, cieszył się przed wojną sławą taką, że antysemityzm bardzo mocno gromił interes żydowski, tak, który tam się rozwijał przy Placu Grzybowskim i uczył Polaków, jak mają swoje interesy rozwijać, żeby jakoś dali sobie radę w tym spięciu, starciu z interesem żydowskim. Natomiast w czasie wojny właśnie on, twórca chrześcijańskich związków zawodowych, on
staje na czele całej grupy, bo przecież wiadomo, dzisiaj już powoli, to nie były rzeczy jawne. Ratowało się Żydów niejawnie. W związku z czym docieranie do każdej takiej informacji dzisiaj to jest całe śledztwo. Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, że oprócz księdza Marcelego Godlewskiego był organista zaangażowany w wydawanie fałszywych, podrobionych aktów chrztu. Ta parafia żyła tym. Tam zresztą w czasie, kiedy było getto, dom przyparafialny był oddany wielu Żydom, intelektualistom żydowskim, na których się mówiło parafianie. To była bardzo ciekawa taka rzecz, że oni sobie tam mieszkali, oni jakoś tam, zresztą nawet ksiądz Marceli miał kontakty z Korczakiem. Ten obszar parafii był jedynym takim bardziej zielonym obszarem na terenie getta pod koniec jego istnienia, więc Korczak tam mógł przyprowadzać dzieci, tam one się mogły bawić. No i to ratowanie, które odbywało się też w sposób niesłychany. Dzisiaj każdy pyta, a czy on pięciu uratował, czy tylu. Ty mówisz dosyć dużą liczbę. Natomiast musimy sobie uświadamiać przy tym, że my nie dojdziemy dokładnie, precyzyjnie do tych danych, dlatego że nikt tego nie robił na pokaz, nikt tego nie dokumentował. Wręcz przeciwnie, wszelkie dokumenty na ten temat, że się kogoś uratowało, były palone, niszczone, żeby on już miał tę nową tożsamość. Ksiądz Godlewski przecież współpracował z siostrami, do których dostarczał dzieci wyprowadzone z getta. Ale mów, kontynuuj o Sławiku. Sławik to Budapeszt. Jest ta różnica, że Janek jest z Warszawy, także mówi o księdzu Godlewskim, który był warszawiakiem. Jakbym się wcześniej urodził, to mój proboszcz byłby. No, także mogę tylko dodać, że w IPN-ie ukazała się książka na ten temat, także jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, to jest książka, w której opisano, zebrano informacje, jak ta, no pięknie opisano, piękną postać człowieka, który był okrzyknięty wcześniej antysemitą. Ja tylko dodam, że proces potem przyznawania mu medalu, bo on po wojnie bardzo szybko zmarł, chyba nawet w 1945 roku. Zresztą już był starszym człowiekiem. Trochę później. Tak? No ale to w każdym razie bardzo, bardzo wcześnie. Trzeba przyznać, że pewna wdzięczność taka spotkała Kościół Wszystkich Świętych, bo jeden z uratowanych starał się o środki na częściowy remont tego kościoła. Kościół był doszczętnie zniszczony po wojnie. Tak, ale chciałem tylko tutaj powiedzieć, że ten proces trwał, przyznawania mu tego medalu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata w Yad Vashem 10 lat. Kilka razy podchodzono do tego, bo po prostu były opory, bo wielu nie chciało przyznać medalu za ratowanie Żydów zagorzałemu antysemicie z krwi i kości narodowcowi, bo on był związany z... No taki chadek narodowiec. Narodowiec był. Był od samego początku, był związany z czasopismami narodowymi. O Sławiku widzę, nie powiesz, ale daj mi powiedzieć jeszcze o Sławiku. Jeszcze o Sławiku, przepraszam, ale o Sławiku dosyć istotną rzecz chcę powiedzieć, bo nie tyle o samym Sławiku i o tym, co on zrobił. No to mowa jest, że 5000 Żydów uratował dzięki temu, że wydawał dokumenty, które były... Legalizowały ich jako Polaków. Tak. No zapłacił za to najwyższą cenę, został zamordowany przez Niemców w obozie w Mauthausen. Ale mówię, że chciałem tutaj o Sławiku powiedzieć, bo dosyć ciekawa rzecz jest związana z nagłaśnianiem i mówieniem o tym, kto to był. Otóż powstał film o Henryku Sławiku, dokumentalny. Też z tego, co dokładnie wiem, że też były duże problemy z realizowaniem tego filmu, bo uczestniczyłem w takiej sesji w Krakowie, gdzie przy jednym stole siedzieliśmy Maciej Pawlicki, pan związany może nie bezpośrednio, ale właśnie z tym filmem o Sławiku i ja, który zrobiłem tych
film o rodzinie Ulmów i każdy z nas mówił o trudnościach, na jakie napotykał. Maciej Pawlicki wtedy właśnie mówił o filmie, który zrobił z Arkiem Gołębieckim, Historia Kowalskich. Każdy miał jakiś problem, ale okazało się, że film o Henryku Sławiku był pokazywany w Izraelu. I zorganizowano takie pokazy w różnych kinach i po tym ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby po prostu na gorąco zapytać ludzi o wrażenia. Po tym jak obejrzeli film, wychodzą z kina i tu zostali parę osób, Żydów, zostało zaatakowanych przez reportera, a co pan tam sądzi o tym? I to jest istotna sprawa. To jest istotna sprawa, że o tym, co się w Polsce działo, o tym, że było masę Polaków i możemy całą listę przedstawić tych, którzy ratowali Żydów. Poza naszymi granicami mało kto wie. Żydzi opowiadali w ten sposób, że nie wiedzieli o czymś takim. Polacy to jest wspaniały naród. I od tej pory słowa złego nie powiem o Polakach. I to jest tak, proszę państwa, daj mi powiedzieć. Nie, ja wierzę, że ty słowa złego nie powiesz. Prowadzący ma zawsze władzę, ale kto ma mikrofon, też ma władzę. I to jest, proszę państwa, bardzo istotna rzecz, o czym teraz mówimy, o tej polityce historycznej. Otóż tych filmów, tych książek i tłumaczonych na obce języki powinno się masę ukazać. To powinna być nasza broń. My mamy niesamowitą broń. Ta broń nasza, to nasza historia. To nasi bohaterowie. Ci, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, że pozostali... że pozostali niezłomni, nie zostali złamani i do końca wykazywali się hartem, niesamowitym hartem ducha i poświęceniem i płacili za tą najwyższą cenę. I to wielokrotnie widać. To jak tu przytoczę jeszcze, Amerykanie napisali książkę Dewizjonie 303 i w tej książce można sobie przeczytać we wstępie, jak tam piszą, że do wydania polskiego, że po tym, jak wyszła na rynku, ukazała się na rynku amerykańskim, dostali szereg różnych rodzajów listów, między innymi jeden list był taki. Już od dzisiaj, po przeczytaniu tej książki, nie opowiem żadnego kawału o Polakach. I to jest, proszę państwa, najważniejsze teraz, żebyśmy pokazali światu, bo to wręcz przeciwnie. Co się dzieje? To trochę o polityce. Co się dzieje? Ano dzieje się tak, że w Polsce powstają filmy typu Pokłosie, typu Ida, które są potem pokazywane na świecie i pokazywane, wychodzą książki o Jedwabnym. Tomasz Gross jest tutaj przyjmowany przez jako historyk, występując w różnego rodzaju sesjach naukowych. Niestety także w tych sesjach organizowanych przez IPN. I to jest pewna konsekwencja. Jeszcze dodam z tego, bo tutaj posługuję się pewnymi swoimi, tym, co mnie osobiście spotkało. Otóż jak realizowałem film o rodzinie Ulmów, poznałem kobietę, która miała wówczas 15 lat, jak jej rodzice w jej domu, blisko właśnie domu, gdzie Ulmowie ukrywali Żydów, ukrywała też się w Markowej cała rodzina żydowska. To jest też ciekawe, ale może potem przejdziemy do tego. I teraz ona mi opowiedziała taką historię, że ta kobieta z tymi Żydami utrzymywała najpierw jej rodzice, potem rodzice zmarli, potem cały czas ona. Żywe kontakty. Ci Żydzi wyjechali do Stanów. I co się dzieje? Ona mi mówi, przyjeżdżam zaproszona
przez tą rodzinę żydowską, już też tam któreś pokolenie, ale jeszcze żyją ci, którzy się ukrywali u niej. Przyjeżdżam do nich, zaproszona zostaje na ślub. Przyjeżdża i jest powitanie w ten sposób, że no wiesz, Polacy to są antysemici. Ten Żyd, który uratował się w Polsce. Jak się dowiedziałem, co zrobili Żydom w Jedwabnym, że ich spalili. To po prostu to jest, nie, to Polacy to antysemici. Mówi Żyd, który uratował się w Polsce. I ta kobieta mówi, co ty mówisz? Przecież my żeśmy was ratowali. No tak, wy byliście wyjątkowi. Taka rola jest tego rodzaju książek, literatury. Ona mówiła, czy filmów. Ona mówiła, że przez cały pobyt w Stanach odkręcała tą sprawę, mówiąc, jak to wszystko wygląda. Ale ja tu zestawiam w książce parę takich faktów, między innymi Kosińskiego, Malowany ptak, gdzie on pisze... Skoro już wspomniałeś o Markowej, to może powiedz, przypomnij tę wypowiedź profesora Grabowskiego, bo to bardzo ciekawa rzecz, bardzo taki bezczelny fałsz, który się zdarzył. No to o Markowej to mógłbym dużo, bo tak jak wspomniałem... No, nie, ale konkretnie, Grabowski i... Konkretnie. Otóż, nie dużo, tylko to Grabowski i ten konkret. Dobrze, konkretnie. Profesor Grabowski to jest człowiek, który zajmuje się tematyką Holokaustu, tematyką żydowską i tym pisze o tym, co się tutaj działo. Między innymi napisał książkę Polowanie na Żydów. To jest profesor z Ottawy, oczywiście polskiego pochodzenia, doskonale mówiący po polsku. I ten pan został zaproszony na sesję organizowaną przez kilka, między innymi przez IPN, przez PAN, tu w Warszawie. I podczas tej sesji wstał i powiedział coś takiego, że to prawda, rodzina Ulmów ratowała Żydów i zapłaciła za to najwyższą cenę, ginąc razem z tymi Żydami, ale na drugi dzień Polacy w Markowej wymordowali wszystkich Żydów. Proszę Państwa, gdyby to, nie obliżając nikomu, tutaj ktoś wstał, gdzieś tam siedzi i coś takiego powiedział, no to dobrze, ktoś coś powiedział, bo może gdzieś coś usłyszał, ale to mówi profesor, który tym zagadnieniem się zajmuje. Mówi na sali pełnej ludzi, którzy także się tym zagadnieniem zajmują. Tak się złożyło, że na sali był Mateusz Szpytma, obecny dyrektor Markowej, i on potem napisał do tego profesora, że panie profesorze, według jakich źródeł, jakich danych pan coś takiego twierdzi? Ja dokończę. I dostał informację mailową, niech pan powściągnie swą ciekawość historyczną, ja w pewnym momencie to ujawnię. Otóż proszę państwa, ja mówię z całą odpowiedzialnością, realizując film, rozmawiałem z Żydem, który uratował się w Markowej i on w moim filmie występuje o rodzinie Ulmów i można zobaczyć. Czuję się bardzo dobrze, dzięki Bogu jeszcze żyję. A Mateusz Szpytma, który dokumentację Markowej dokładną prowadził, to jest też znaczące i znamienne, dotarł do ponad 20 Żydów, 21 dokładnie, którzy ukrywali się w Markowej i się uratowali. Czyli po tej strasznej zbrodni niemieckiej, kiedy zamordowano rodzinę Ulmów, zamordowano tych Żydów ukrywanych przez nich, 21 osób w tej niewielkiej w sumie wiosce było ukrywanych nadal i przeżyło wojnę. I na jakiej podstawie profesor Grabowski mówi, że chwilę po tej tragedii Ulmów Polacy wymordowali wszystkich Żydów i mówi, żeby w tym kontekście patrzeć na czyn Ulmów. Także nie możemy zaprzeczyć, że Ulmowie, którzy zginęli, poświęcili się i zginęli,
To tu bezsporna sprawa, nie możemy temu zaprzeczyć. Ale, o właśnie, ale reszta, to tak jak ta pani mówiła, o której wspomniałem, ale reszta Polaków, oj, to żydożercy. Otóż nie, proszę państwa, ja jeszcze powiem, myślę, że będzie możliwość, tak, że pan się też wypowie. To jest ciekawe zresztą, że uratowani czasem sami o tym mówią. Stella Zilberstein no to, sama to mówi o tym, że opowiada czasem, jak została na Podlasiu uratowana. Ale to zaraz i tam mówią jej, ale Podlasie to przecież teren strasznie antysemicki. I ona mówi, nie wiem, może antysemicki, ale mnie tam uratowano. I ona mówi o tym, że ratowało ją około 60 osób w tym terenie tak bardzo antysemickim. Także to są ciekawe rzeczy. No właśnie, takich sytuacji mamy więcej, ale chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Jak to teraz wygląda? Bo tu wspomniałeś, że nie mamy dokumentów, nie jesteśmy w stanie ustalić, ile tych Żydów uratowano, ilu Polaków zginęło za ratowanie Żydów. Trochę dokumentów mamy, bo IPN na przykład przygotował taki indeks. Cały czas to jest aktualizowane, uzupełniane. Już w tej chwili mamy udokumentowane losy 500 kilkudziesięciu Polaków, którzy zginęli bądź byli poważnie represjonowani za ukrywanie Żydów. Zbieramy fakty tylko takie, które są bezsporne, czyli takie, gdzie nie podlega dyskusji to, czy ktoś, nie wiem, został zesłany do obozu za działalność w AK, czy też za ratowanie Żydów. Tylko takie, gdzie sądy niemieckie wyraźnie formułują to, że on idzie do obozu, czy on zostaje rozstrzelany za ratowanie Żydów. I tych faktów zbieramy już coraz więcej. Ciekawe też, jak przeglądałem, bo redagowałem ten indeks, ciekawe jest to, że bardzo często myśli się, że Żydów ratowała głównie inteligencja. Z perspektywy Warszawy, może Krakowa, może tak było. Pewnie tak było, bo w Warszawie rzeczywiście głównie inteligencja tym się zajmowała, chociaż wspierana przez zwykłych, prostych często ludzi. Natomiast w tym indeksie zebraliśmy te 500 kilkadziesiąt osób zamordowanych bądź wywiezionych do obozów, co często było jednoznaczne z zamordowaniem, bo wcześniej czy później oni ginęli w tym obozie. Więc zamordowani bądź wywiezieni do obozów za ukrywanie Żydów, za pomoc Żydom. W niektórych wypadkach to są takie przypadki, że ktoś opatrzył nogę rannemu Żydowi i za to został rozstrzelany. I mamy te przypadki i patrzymy na to ze zdziwieniem, bo okazuje się, że to bardzo prości ludzie. Ten rzekomo ciemny, antysemicki polski lud właśnie miał takie postawy, że jak widział człowieka krzywdzonego, człowieka, który ucieka, człowieka, który nie wie, gdzie się schronić, to temu człowiekowi niósł pomoc. Janek z firmy IPN, także w pewien sposób też firmę. Ten IPN, o którym on tu cały czas źle mówi, bo nie. Rzeczywiście nie. Zdarzyła się taka konferencja, gdzie Gross był zaproszony. Janek to przetrwalnik jeszcze od czasów. Że to nie ja go zapraszam. Już. Proszę państwa, myślę, że teraz rzeczywiście byłoby dobrze, żeby państwo zadawali pytania Darkowi. Ja przypomnę tylko, że Szymon Dattner kiedyś sformułował takie trzy postawy, jakie mógł Polak zająć w czasie okupacji wobec Żyda. Pierwsze, zadenuncjować go, czyli postąpić zgodnie z przepisami prawa, które wtedy narzucone było przez okupanta. Drugie, przemilczeć fakt spotkania. I Szymon Dattner uważał, że to już było formą pomocy. Przemilczeć ten fakt spotkania, ukryć to, że się spotkało Żyda, to już była forma pomocy. I wreszcie trzeci, udzielić pomocy. Pomocy żywnościowej, pomocy przez jakieś tam leki, czy wreszcie dać schronienie. Myślę, że trochę o te sprawy podpytajmy Darka, bo on sporo tych faktów zebrał. Proszę bardzo. Ja chciałem, Maciej Staniewicz, chciałem może podzielić się swoim takim spostrzeżeniem, które miałem również w Australii, miałem też i w Polsce, bo bardzo dużo znam
polskich Żydów i często z nimi rozmawiam i często byłem jedynym Polakiem wśród Żydów, także jak wchodziłem, to mówili: uważaj, co mówicie, bo goj przychodzi. Ale ja sobie to zawsze żartem i rozmawiałem z nimi. Mnie się wydaje, że tu jest olbrzymia wina w jakiejś naszej narodowej wrażliwości, którą my mamy, że my nie potrafimy rozmawiać na ten temat. My ciągle uważamy, że cokolwiek żeśmy zrobili dobrego, to powinno być automatycznie nagrodzone, powiedziane i tak dalej. Tak nie jest. Są grupy, którym zależy na tym, żeby mówić zupełnie inaczej. Ja byłem świadkiem, jak Karski przyjechał do Melbourne i było spotkanie w klubie żydowskim, gdzie młodzi ludzie nic na ten temat nie wiedzieli, że on był w Stanach Zjednoczonych. Nic nie wiedzieli o tym, że on donosił i mówił, co się dzieje, że Żydzi też w Stanach Zjednoczonych nie chcieli o ten temat wiedzieć. Miałem bardzo dużo rozmów z Żydami, którzy po prostu w wielu wypadkach prywatnie bardzo dobrze mówią o Polakach. Natomiast jest jakaś psychoza, że o Polakach trzeba mówić w tak zwanych publicznych mediach oględnie. Nawet jak słuchałem ambasadora Izraela, który wypowiadał się na tematy polskie, to ja byłem zdziwiony. Mój ojciec, który przez całą okupację prowadził firmę i wydawał glejty dla powstania, przechowywał przez całą okupację Żyda w piwnicy. Po wojnie spotkał go i on zaprosił: panie inżynierze, to chciałem pana na wódkę zaprosić, podziękować. Zaprosił go na wódkę, po wódce w pewnym momencie mówi do niego: ale wie pan, panie inżynierze, Polacy to świnie, wymordowali tylu Żydów. Ojciec wstał, wyszedł i więcej się nie powiedział nic, ale to źle zareagował. My reagujemy w ten sposób, że nie mówimy. Ja się pytam do pani Agnieszki Holland. Niech pani zrobi film o polskim UB. Niech pani o tych wszystkich ludziach, którzy byli i mordowali polskich patriotów. Niech pani zrobi. To będzie pani wiarygodna na temat polskiego stosunku do Żydów. Ale nikt o tym nie mówi. My się wstydzimy tego. Ja tego nie mogę zrozumieć. Tyle. To chciałem tak się podzielić. Ale pan mnie zmusza do tego, żeby coś powiedzieć ogólnego, bo jest taka tendencja, żeby, albo dwie. Jedna jest taka, jak Żyd polski Tuwim powiedział, że drobnomieszczaństwo wszystko widzi osobno. A drugie to jest myślenie w kategoriach psychologicznych, że pani Holland nie chce zrobić polskiego filmu, czy propolskiego w sprawach żydowskich, Bo coś tam nie chce, albo nie wie, albo nie ma przekonania. Nie, to jest czysty interes i czysta polityka. Pani Holland nie opłaca się zrobienie takiego filmu, ponieważ nie dostanie żadnej nagrody. Dobrzy dystrybutorzy takiego filmu nie puszczą. Tak jak trzeba, zarobi mniej i koniec. Więc popatrzmy, wracam do punktu pierwszego, tego widzenia osobno. Polska, suwerenna, realizująca własny interes, jest niewygodna dla interesów geopolitycznych. Przeszkadza. Problem Rosji, która się uwalnia od komunizmu, jest bardzo trudny dla całego świata, bo ona tak za bardzo się uwolnić nie chce. I wychodzą z niej stare szwy. W związku z czym nie Polsce można oddać klucz do rozwiązania problemu rosyjskiego, a już tym bardziej dwóch kluczy do rozwiązania problemu niemiecko-rosyjskiego. W związku z czym zauważcie, kiedy zaczęła się kampania antypolska, nie tylko w sprawach żydowskich, ale w jakichkolwiek. Zaczęła się w 89. Nie zaczęła się w PRL-u. W PRL-u Polska była w porządku. Komuniści trzymali ją za mordę i bardzo była wygodnym partnerem, chociaż z drugiego obozu, dla Zachodu. Kiedy Polska zaczęła się uwalniać, to wtedy się to dopiero zrobiło. A wtedy, kiedy w Polsce się okazało, że możemy się uwolnić naprawdę, także od wpływów zachodnich, sprzecznych czy niezgodnych z polskim interesem, wtedy trzeba było zacząć oczerniać Polskę i Polaków. I kwestia antysemityzmu jest tylko jedną z nich. Tak jak teraz widzimy, prawda? Tak jak po drugiej stronie powiem,
Bezpieczeństwo energetyczne. To jest druga rzecz, którą z nami walczą, prawda? Walczą z naszym węglem, walczą o to, żeby Rosja ciągle była dominująca, jeśli chodzi o rynek gazu i tak dalej. Tam, gdzie Polska może się wybić na niepodległość, tam jesteśmy zagrożeniem dla takich stabilnych, spokojnych interesów. I trudno, ale trzeba patrzeć też na kwestię antysemityzmu w ten sam sposób. To jest sposób na zagnanie nas do takiego kąta, w którym o tę suwerenność będzie trudniej. Kwestia jest prosta. Kłopot jest tylko taki psychologiczny czy ludzki, że ci Żydzi, których Polacy uratowali, nie wszyscy chcą świadczyć na rzecz Polski. Ale to jest kwestia tamtej propagandy, tamtego wspólnego interesu, tamtej poprawności politycznej. I sobie tak powiedzmy, w zachodniej poprawności politycznej Polak to antysemita. I tyle. To ja pozwolę sobie dodać pewne rzeczy do tego, co pan powiedział. Otóż po wojnie, to pisze o tym nawet Stefan Korboński, który też będąc na emigracji spotyka się z tym, że o tym, że tu ratowano Żydów, nie należy mówić. I Żydzi, którzy zostali uratowani i zawdzięczają to, że żyją Polakom, w momencie, kiedy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady, liczyli na środowisko tamtejszych Żydów, że ci im pomogą. No to się często dzieje akurat u Żydów, że sobie pomagają. Ale w momencie, kiedy ta osoba przyjeżdżająca właśnie z Europy, a szczególnie z terenu Polski, dostawała się do Stanów i mówiła o tym, że została uratowana przez Polaków, momentalnie została doprowadzana do porządku. Jeżeli będziesz o tym mówił, nie dostaniesz ani grosza, nikt ci nie pomoże, nikt w ogóle nie będzie zwracał na ciebie uwagi. Będziesz osamotniony. I to jest też bardzo ważne. Ja wspominam w książce o takim człowieku, Bernard Traub się nazywał. Przed wojną był to adwokat w Krakowie. On się uratował w czasie wojny, w Proszowicach się ukrywał, jego żona się uratowała, dziecko, potem wyjechali do Kanady. I w Kanadzie spotkał się ze środowiskami żydowskimi, którzy właśnie w ten sposób mówiły, że Polacy to antysemici, Polacy zgotowali nam ten los. Ja mówię, jak to? Przecież dzięki nim żyjemy wszyscy. I ten człowiek napisał książkę opisującą swoje wspomnienia. To jest, że tak powiem, te wydawnictwa są niszowe, ale napisał w tej książce, ja to cytuję, cytuję to w filmie i w tej książce, jakim narodem są Polacy. I teraz będąc na, no oczywiście wspaniałym narodem, to bez wątpienia, i będąc na uroczystości przyznania medalu Sprawiedliwy wśród Narodu Świata, gdzie przemawiał podczas tego spotkania ambasador Izraela w Polsce, ja to tutaj akurat cytuję na wstępie, Zvi Rav Ner w 2012 roku w Krakowie, zadał pytanie, mówi, czy w sytuacji, kiedy wiedzielibyśmy, że grozi śmierć dla mnie i dla całej mojej rodziny, czy ktoś z nas zdobyłby się na to, żeby ratować Polaków? Otóż nie, a nikt by się nie zdobył. I oni sobie zdają z tego sprawę, że nie zdobyliby się na to. Ale dokończę tylko. A dlaczego tak jest, że my żeśmy się zdobyli, a oni nie? Bo my jesteśmy chrześcijanami. Religia żydowska zupełnie inaczej mówi na ten temat. A nasza mówi o miłosierdziu. Nasza mówi o bliźnim. I to jest to, nie proszę państwa, nie jest tak, że Polacy z powodów
humanitarnych ratowali Żydów. Polacy ratowali Żydów, bo są chrześcijanami, bo są katolikami. I to mają wpojone. I to też, że jesteśmy katolikami, powoduje, że tak nas się traktuje. A chociażby dlatego, że ja sobie zawsze zadawałem pytanie, o co tym biskupom chodziło, którzy występują z listem do biskupów niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Otóż to jest wpisane w naszą religię. I w momencie, kiedy my mamy z czymś do czynienia, to my szukamy w sobie tej dżazgi wokół przysłowiowej. My tego szukamy w sobie i za każdym razem to robimy. I to wykorzystują z premedytacją przeciwko nam. Ja nie mówię o takich ludziach jak Tomasz Gross, bo tu nie chodzi o to, że on szuka dżazgi wokół, bo to jest niesamowity biznes. To jest niesamowity biznes, na którym się robi niesamowite pieniądze. Ale powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, do której doszedłem i to są moje przemyślenia, o czym też piszę. Że Polakom wmówiono tą winę. My jako naród mamy poczucie winy wobec Żydów. Nie mówię tu o państwie, bo państwo zupełnie inaczej podchodzą do tego, chociażby to dlatego państwo tutaj przyszli, żeby się coś więcej dowiedzieć. Natomiast naród ogłupiany przez 25 lat ma poczucie winy. I to nie jest tak, że my możemy tylko za granicą tłumaczyć pewne zjawiska. Nie, my musimy tu w Polsce wytłumaczyć, tu w Polsce powiedzieć ludziom, chodźcie z podniesioną głową, bo my nie mamy żadnej winy. Jedwabne zupełnie inaczej wyglądało. Inne zbrodnie zupełnie inaczej wyglądały. Polacy płacili za to najwyższą cenę. I to jest, że tak powiem, robota, tu apeluję, przez to, że są kamery, to jest robota dla publicystów, dla dziennikarzy, dla reżyserów. Musimy tą winę zdjąć z Polaków. I to jest, myślę, że bardzo istotne i też dlatego napisałem tą książkę, żeby moje dzieci nie miały w żaden sposób poczucia tej winy. Ja takie... Takie dwa zdania chciałem Janka Żaryna, profesora, posła, przeczytać, które są tu we wstępie do tej książki. Opowieść o Polakach ratujących Żydów nie mieści się w schemacie opowiadania o zagładzie, wedle którego Niemcy z Hitlerem na czele wyrośli na gruncie chrześcijańskiej, czyli antysemickiej Europy. Nie mieści się w tym schemacie. Nie, Niemcy depcząc chrześcijańską Europę, szukali sojuszników, by wymordować Żydów, ale na ziemiach polskich ich nie znaleźli. Większość Polaków pozostała sobą, pozostała wierna Bogu i ojczyźnie. Myślę, że Janek tu ujął to, co na kartach tej książki można spotkać. Jedną tylko poprawkę chciałem do tego, czy Żyd mógł uratować Polaka. Wiemy, że nie, a ja jestem świadkiem, że mój ojciec, który uciekł Sowietom w Zamościu, został w pierwszych trzech dniach po ucieczce, bo był oficerem Wojska Polskiego i był internowany na rynku w Zamościu, został uratowany przez Żydówkę. Żydówka przyniosła, może miała jakąś intuicję, może miała też wystarczająco przebiegłości, że kiedy Rosjanie pozwolili przynosić żywność polskim oficerom zgromadzonym na rynku w Zamościu, Żydówka przyniosła koszyk z żywnością i w tym koszyku przyniosła dwa kombinezony kolejarskie, takie robocze kolejarskie kombinezony. Mój ojciec i jego kolega przebrali się w te kombinezony. Nie muszę dodawać, że efektem tego było, że ja jestem, a on nie jest na listach katyńskich. Dziękuję. Jeśli można. Jeśli można. 39. Gdzie zdaje, że państwo by chętnie wpadli w taką mitologię, Żydzi źli, dobrzy Polacy. Tak, dobrze. Chwilę.
Jeżeli przyjmujecie z taką aprobującą wiadomością, że Żyd Polaka nie mógł ratować, to po prostu mało wiecie, ponieważ bardzo wielu Polaków zostało ratowanych przez Żydów wtedy, kiedy było najgorzej, to znaczy kiedy Rosjanie na wschodzie po 17 września zaczęli polować na Polaków. Ale to nie w liczbach jest problem. To jest chyba najważniejsze. Jest jeden problem jeszcze, o którym, jak rozumiem, nie rozmawiamy. Przecież Holokaust dokonał się na ziemiach polskich. Polacy byli sąsiadami, patrzyli na to. To popatrzcie sobie na najprostszą sytuację. Jest ulica i trzech groźnie wyglądających panów bije jakiegoś staruszka, a my przechodzimy ulicą. Relacja siły jest żadna. Kto zareaguje, jest bohaterem. Czyli problemem dla Polski, dla Polaków raczej jest to, żeby sobie przećwiczyć tę lekcję, że pomóc Żydom można było za cenę bohaterstwa i męczeństwa. Ale można było. Jeżeli się zachowujemy normalnie, racjonalnie, to mamy gdzieś w tyle głowy to, że tych bezbronnych Żydów wymordowano. I że mamy jakiś problem moralny z tym. Pan Bóg nie każe nam być bohaterem. Pan Bóg nie każe nam być świętym, ale jednak oczekiwałby na to. To popatrzmy na drugą stronę. Tak jak święty Maksymilian Kolbe uratował Żyda w Oświęcimiu za cenę swojego życia. Ale to jest bohaterstwo, świętość i męczeństwo. Więc pytanie, ilu Polaków jest właściwie świętymi? Ilu ludzi uratowali, ale też ilu ich było? I ile takich bohaterów było w innych narodach? Zaryzykowanie życiem, nie tylko swoim, ale rodziny, a czasami całej wsi. Więc myślę sobie, że tu etyk by się przydał raczej, żebyśmy się wyleczyli z tego problemu winy, bo winy nie mamy, ale mamy zadanie, no, bycie odważnymi. I to myślę, mamy teologa trochę, który nam coś powie. I myślę, że to jest problem dla Polaków, bo mamy jakiś taki wyrzucik sumienia, że w tej sprawie mogliśmy się zachować lepiej. Nie. Agnieszka Czachowska. Nie w sprawie etycznej, tylko raczej w sprawie historycznej. Od razu mówię, że nie jestem znawczynią tematu, broń Boże. Natomiast mam konkretne pytanie. Czy panowie mają jakiś kontakt ze środowiskiem radiomaryjnym, toruńskim? Ponieważ o ile wiem, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zgromadził ogromną dokumentację na temat Polaków ratujących Żydów. I to są świadectwa od Polaków, nie od Żydów, tak? Czyli z drugiej strony członkowie rodzin, któreś tam następne pokolenia, ewentualnie, no, bo tych, którzy przeżyli z tamtych czasów jest już bardzo niewielu. I to są dane, które mają się pojawić, no, między innymi na ścianie tej świątyni, prawda? Która tam się buduje, będzie poświęcona w tym tygodniu. Więc myślę, że, bo tutaj pan mówił o 500, prawda, takich jakichś tam, nazwijmy to brzydko, przypadkach. Znaczy to są dokumenty niemieckie tylko, to co my badaliśmy. No więc właśnie, więc czy nie warto by było tego wszystkiego jakoś połączyć, zgromadzić, bo myślę, że to jest bardzo ważny materiał historyczny. Nie, od, już. Zdanie. Kiedyś państwu mówiłem, że ojciec mojej pierwszej żony, Michał Grymberg, Żyd polski, napisał książkę, ale w wyniku wieloletniego badania, w której odkrył, dotarł do ponad chyba, nie pamiętam, 300, 400, 500, zapomniałem, polskich rodzin czy ludzi, którzy uratowali Żydów. I dzięki niemu tyle jest drzewek w Yad Vashem. Więc ja myślę, tych zbiorów tych jest bardzo dużo, tylko trzeba by to wreszcie raz zebrać do kupy i pokazać. Tak. I to promować na przykład na takich portalach jak Poland,
PL, Polska.pl, prawda? Znaczy zrobić z tego kawałek polskiej polityki zagranicznej. Proszę Państwa, takie sprawy powinny zostać załatwione, ale może powiem. Takie sprawy powinny zostać załatwione po wojnie. Oczywiście nie zostały załatwione, wiadomo z jakiego powodu. Za to wszystko, co robiliśmy w czasie wojny, zafundowano nam wieloletnią niewolę sowiecką. I to jest bardzo ważna sprawa, że nie można było tego dokumentować. Oczywiście odbywały się procesy także szmalcowników, ale nie było tak, że na ławach oskarżonych wszyscy zasiadali, którzy w jakiś sposób denuncjowali Żydów czy coś robili złego. Bo część tych ludzi znalazła się po drugiej stronie, czyli byli konfidentami już bezpieki, czy wręcz byli w szeregach, bezpieki. I to jest jeszcze ważna sprawa. Obecnie dzisiaj, czym dysponujemy? Otóż to, co Janek mówił, to są dokumenty, które były zbierane przez Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich i były teraz są opracowywane przez IPN. Ale nie zawsze i w większości tak się działo, nie zawsze odnotowywano, Niemcy odnotowywali, że dokonali tam, Żydzi się ukrywali, przyszli, zabili kogoś, zabili tych Żydów. Bo to się wiązało z tym, że przy takiej okazji Niemcy się bogacili. A ten cały majątek należał według prawa do majątku Rzeszy, a jak się o tym nie powiadomiło, to szedł do prywatnej niemieckiej kieszeni. Niemcy byli bardzo przekupni, o czym można też długo mówić i bardzo skorzy do takich także nadużyć. Także takie rzeczy, ustalenie teraz, po tylu latach, co się działo. Otóż ja twierdzę i sam się o tym przekonałem, że to jest taka pamięć, powiedzmy, lokalna. Pamięć lokalna i pamięć rodzinna. Jeżeli teraz mamy podjąć taką właśnie działalność w Małopolsce, tylko no, jeżeli się pieniądze na to znajdą, bo stwierdziłem, że trzeba dotrzeć do każdej gminy i szukać tam jakichś śladów, że ktoś coś powie, że ratował Żydów i od tego zacząć coś budować. Bo okazuje się, że parę razy mi się tak zdarzyło, przyjeżdżam do jakiejś miejscowości, coś tam dokumentuję i ktoś mi mówi, albo moja babcia ukrywała Żydów. I to jest ta pamięć rodzinna, pamięć lokalna, którą możemy odtwarzać. Tą drogą poszedł właśnie ksiądz, odtwarzając w ten sposób, budując jakąś bazę. Bo oczywiście ci ludzie, którzy bezpośrednio pomagali Żydom, już nie żyją. Tak samo Żydzi, którzy byli ratowani, tak samo nie żyją. Też zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Skoro zostali uratowani, dlaczego o tym nie mówili? I przekonałem się osobiście o tym, poznając taką rodzinę żydowską. To były akurat osoby, które dwójka, wtedy dzisiaj już starszych osób, zresztą jedna już nie żyje, ale ukrywali się w Radziszowie jako dzieci z rodzicami. I oni powiedzieli w ten sposób, że to było coś okropnego dla nich, o czym chcieli zapomnieć. I po prostu zaczęli w Izraelu, czy tam w Stanach, czy gdzieś, w tym wypadku w Izraelu, budować na nowo rodzinę, budować jakąś tożsamość rodzinną. Czyli wojna, tutaj jest granica, to wszystko zapominamy, teraz zaczynamy budować. Ale po latach okazało się, że to jest niemożliwe, żeby nagle coś takiego, bo skąd się tam wzięli w Izraelu? A jacy ich przodkowie byli? Wszystkie drogi prowadzą do Polski. I tak zaczynają szukać. I twierdzę, że jesteśmy w takim okresie, że teraz dzieci i wnukowie tych, którzy się uratowali, poszukują swojej tożsamości.
i oni docierają do Polski, mają tam jakąś wskazówkę, aha, tu w jakiejś wsi rodzice się ukrywali, czy dziadkowie docierają tam i zaczynają poznawać dopiero tą historię. I to się dzieje. I myślę, że to jest proces, który nie zostanie zatrzymany, że to jest proces oddolny. To nie jest to, że grupa dzieci przyjeżdża do Auschwitz, zwiedzają obóz, oglądają i na tym budują jakąś swoją pamięć o tym, co się tu wydarzyło. Bo na tym się nie zbuduje. Zbuduje się na tym, jeżeli docierają do miejsc, które są związane z ich dziadkami, rodzicami, a dziadek tu mieszkał, czy babcia tu mieszkała, takie, a takie ślady zostały. I to jest pytanie. To jest bardzo, bardzo istotne, ale chciałem jeszcze tu odnieść się do tego, co pan powiedział, że ja mówię, że Polakom winę wmówiono i powinniśmy to zacząć zmieniać. I zmieniać to poprzez podręczniki, poprzez edukację, poprzez takie rzeczy. I musimy to zrobić, bo to jest ta droga, którą musimy iść. A mówiąc, że Żydzi by nie uratowali, to sami Żydzi mówią w tych warunkach, które tutaj były. To jest tutaj w czasie okupacji, jeżeli byśmy się zamienili rolami, Niemcy by mordowali Polaków, a Żydzi by im starali się pomóc. To sami Żydzi stwierdzali, że to dla nich nie do pomyślenia, że można coś takiego zrobić. To są świadectwa Żydów. Tak to wygląda. Przepraszam, ja z takim jednym świadectwem, Krzysztof Jabłonka, historyk. Mianowicie jedna z pań tu zapytała, jak się rodzą takie kłamstwa. Otóż ja chcę pokazać na swoim skądinąd smutnym przykładzie. Dostałem do recenzji scenariusz filmu Biegnij chłopcze biegnij. To już znany, bo już go widziałem. I obok licznych przykładów losów chłopca, który przechodzi od rodziny do rodziny i to wszystko opowiada, znajduje się pewien szczegół, który wydał mi się sytuacyjnie niemożliwy. To nie znaczy, że mógł się ewentualnie, ale logicznie nie pasował. Przyjrzałem się, skąd powstał ten scenariusz. Otóż tenże chłopiec rzeczywiście napisał, czy raczej opowiedział, spisano, a z tej opowieści ktoś inny zrobił książkę. Zobaczcie, to już jest trzecie ucho. Czego dotyczy scena? Otóż chłopiec gdzieś tam się szwenda, kilkanaście ma lat, jak się wojna kończy, więc tak, a całą wojnę ucieka. Idzie drogą i mija go rodzina chłopska. Już w scenariuszu zwróciła moją uwagę, obojętnie mija. No tak jakby się miała obowiązek zainteresować. Ale nagle ta starucha coś szepcze do ucha temu chłopu. Chłop zawraca, co już jest koniem niemożliwe. I zabiera go. No i jadą. Jadą, jak się domyślam, w środku dnia przez wieś. Wjeżdżają do miasteczka i od razu na gestapo i oddają chłopca. Nie będę się spierał, że donosiciele byli. Choćby dlatego, że być powinni, jak to w środowisku ludzkim. Już przywykłem do tego. Natomiast najgłupszy polski chłop, koń nawet jego, w życiu by nie wjechał w dzień do gestapo, bo by go ksiądz z ambony wyklął i nikt by mu ręki nie podał. To psychologicznie jest po prostu... I jak ja napisałem tę uwagę, że to jest prawdopodobnie tak zwane, tutaj pamiętajmy, pojawiają się fakty zmyślone obok medialnych. On nie pasuje do sytuacji. Aha, dlaczego? Zapomniałem dodać. Ta kobieta oczywiście podeszła do Niemca i powiedziała, nagroda, tu. Ja mówię, nie było taryf. Niemiec mógł wyjąć najwyżej z własnej kieszeni jej dać, jak ją bardzo lubił, co należało raczej do niemożliwości. Co ciekawe, ten chłopiec tym Niemcom ucieka, no a Polakom, proszę bardzo. I cała ta konstrukcja jest wrzucona w opowiadanie, bo nie ma jej w oryginale. Nie było żadnych chłopów, nie było tego. To zostało dopisane na zasadzie obrzydzenia Polaków czytelnikowi. I to tak mniej więcej powstaje. Na autentycznej opowieści nagle dochodzą pewne wrzutki. Co do osób, które odmawiają lub niechętnie się odnoszą do potwierdzenia, że zostały ocalone. Otóż w części mojej rodziny był taki przypadek, że
kilkunastoletnia dziewczynka, chyba 12, znalazła dziecko w Beciku na skraju wsi. Wieś w Białostockim. Jabłoń Kościelna, z moim nazwiskiem. Zresztą rodzina Jabłońskich. I ona przyniosła to dziecko, Bolek dostał na imię i chował się aż do, świetnie się chował zresztą w tej rodzinie, aż do wyzwolenia. I gdzieś koło 47 roku przyjechało czterech smutnych panów i go porwało. Odnalazła rodzina, ja zresztą senatorowi Żarynowi ten przekład przekazałem i to zostało odnotowane, bo ta rodzina w całości tego chłopca przechowa. I ktoś już z 56-letnim tymże, w cudzysłowie, Bolkiem Jabłońskim rozmawia, a on mówi, on odpowiedział, że mam pretensje, żeście pozwolili mnie od tak kochających rodziców ukraść. Ja miałem potem ciężkie, niechciane życie po różnego rodzaju sierocińcach. I on z tym żyje. Może kiedyś da świadectwo. A przy tym pamiętajmy o jednym. Mnie się w pana oczywiście słusznej tezie jedno nie spodobało. Nie ma urojonych win. Jeżeli ktoś nie jest winny, to nie ciąży na nim wina. To się wszystkim, co patrzą, zdaje. Natomiast otrząsanie się z nieswoich win jest niebezpieczne. Bo kto się tłumaczy, ten się oskarża. Na po nas powinno to spłynąć. Dyskusja jedno, natomiast nie wchodzenie w polemikę. Jeśli Niemcy nakręcili film Nazi ojcowie, nazie matki, to broń Boże tłumaczyć, że było inaczej. Należy się odnieść do tego z politowaniem, jak to się mówi w dyplomacji, ze zrozumieniem, co jest najgorszą formą obrazy, i powiedzieć, no cóż, Niemcy przedstawili niemiecką armię krajową, która prawdopodobnie by tak wyglądała, gdyby istniała. I oczywiście dla niemieckiej armii krajowej martwy Żyd to dobry Żyd. Bo z Polską to nie ma po prostu nic wspólnego. I to dopiero działa na innych. Naprawdę. Jeżeli taki Argentyńczyk czy inny zobaczy, że to się od nas odbija, no to znaczy, że się nie ma do czego przykleić. A jak my emocjonalnie wchodzimy, się wypieramy, a no to znaczy, że coś musi być, bo się wypieramy, bo mamy czego. Nie ma czego. Odbija się i koniec. To jest tyle. Jeszcze pan Staszek chciał dodać, ale pan może by jakoś udzielił odpowiedzi. Powiem w ten sposób, że pozostawienia tych wszystkich spraw samych sobie, nie wchodzenia, że my nie jesteśmy winni, nie będziemy mówić tutaj, doprowadziło do tej sytuacji, co miało miejsce chociażby w tym Nowym Jorku teraz, że przed ambasadą polską Żydzi mówią, że w Polsce nową historię się pisze, a my przecież odpowiadamy o Holokaust, za Holokaust. Ja mówię, że najważniejsza rzecz, to zgodzę się z panem, że odpowiedzią Polaków na ten temat powinno być 20, 30, 50 filmów o Armii Krajowej, gdzie pokazujemy, jaka była faktycznie Armia Krajowa. Pokazujemy to na Zachodzie. Ja się osobiście z tym spotkałem, że pani z Instytutu Piłsudskiego, pani prezes z Nowego Jorku, mówi, że dla nas największym problemem to jest to, znaczy problemem, to jest sprawa taka, że jak przychodzą jakieś filmy z Polski i nie mają tłumaczenia. I mówi, jeżeli w Stanach dajemy informację, że jakiś film zostanie pokazany, to momentalnie mamy kilkadziesiąt telefonów, a czy on ma wersję angielskojęzyczną. I mówi, i takie filmy z Polski powinniśmy dostawać, bo to się w ten sposób odbywa, że Polak, który mieszka w Stanach od iluś lat, bierze swoich sąsiadów Amerykanów czy tam różnych innych, którzy są jego sąsiadami, a tylko po angielsku potrafią coś zrozumieć, bierze do takiego instytutu czy ambasady czy gdzieś i zobacz, to jest mój naród, tacy są Polacy. Jakie my mamy w ogóle filmy, co my pokazujemy? Co my pokazujemy, o czym piszemy? Tak jak wspomniałem, no, malowany ptak Kosińskiego, który jest właśnie, mówi o tym, jak
jego rodzinę, jego prześladowali chłopi, a którzy w efekcie okazuje się, że uratowali go, a nie prześladowali. To są olbrzymie pieniądze za tym stoją i tak samo my musimy realizować politykę historyczną i to wszystko pokazywać. To, o czym ja wspomniałem, o tym poczuciu winy, to ja podam przykład. Miałem spotkanie z młodzieżą w Krakowie w jednym z liceów, takim powiem dobrym liceum, i o żołnierzach wyklętych. I dzieci zafascynowane żołnierzami wyklętymi, pokazałem film, opowiadałem tam różne historie, dzwonek, nikt się nie rusza, w ogóle pani zafascynowana, że jak się to panu udało, idziemy do pokoju nauczycielskiego i rozmawia ze mną, no dzieci tutaj tak zainteresowane, nie przypuszczałam. A ja mówię, a wie pani, bo mi jeszcze jeden temat na sercu leży, temat żydowski. Pani nie czekała, że coś jeszcze powiem na ten temat. Nie, o pogromach jeszcze nie uczyliśmy. Takie, proszę państwa, takie jest pojęcie, nie mówię tu na sali, ale jakbyśmy teraz na zewnątrz wyszli i zaczęli o tym mówić, to takie jest pojęcie większości społeczeństwa, bo przez 25 lat karmiono je kłamstwami i fałszem. Fałszem pokazującym. To nie jest, że ja występuję przeciwko Żydom. Wręcz przeciwnie, proszę państwa. W tej książce jest masę informacji o tym, jacy Żydzi byli i jak się zachowywali. O tym, że Żydzi byli w Narodowych Siłach Zbrojnych. NSZ, które przez lata przedstawiało, że to była najbardziej antyżydowska organizacja, która po prostu jak tylko widział Żyda, to już wyciągał pistolet i strzelał do Żyda. Otóż nie. Brygadzie Świętokrzyskiej. No. No oczywiście, proszę. No i tutaj tego nie muszę mówić. To oczywiście. Ale to była komuna. To była... Nie. Jeżeli będziemy tak patrzeć, no to... Nie. My mamy takie spojrzenie, że raz uważamy, że to była Polska. Widzę, że żywa dyskusja jest. W jednej sytuacjach uważamy, że to była Polska, w drugich uważamy, że to była nie Polska. To proszę państwa, nie była Polska. Ja długo na ten temat mogę mówić, jak ten kraj wyglądał. To nie była Polska. Ja tutaj w książce piszę tylko o tym, co się w Kielcach w 1946 roku wydarzyło. No, gospodarz ma prawo. Parę razy mówiliśmy o tym w klubie, że w marcu 1968 roku więcej zamknięto robotników, niż studentów, niż inteligentów, to robotnicy się buntowali bardziej. To oznacza, że na pewno antysemicy nie byli, prawda? Wśród tych robotników Żydów nie było, a stanęli razem z tymi studentami i mieli dłuższe wyroki. Nie mówimy o tych trzech, czterech, prawda, korowcach, którzy mieli najwyższe. Nie dajmy sobie wmawiać czegoś takiego, że marzec 68 to zrobili Polacy. Nie, to zrobił rząd komunistyczny, polski rząd komunistyczny. Jedna konsekwencja, powiedzmy, marca to jest to, że dużo ubeków pochodzenia żydowskiego wyjeżdża z Polski. To jest konsekwencja marca, ale wyjeżdżają i tam u siebie akurat, znaczy u siebie w Izraelu czy gdzie indziej bardzo dobrze się mają. Czy można? Przyznam się, że tego się nie spodziewałem, że będziemy mieli się tłumaczyć z 68 roku. Naprawdę tego się nie spodziewałem, bo nikt z mojej rodziny nie miał nic do powiedzenia w 68 roku w Polsce. Także tym się dziwię po prostu, że mamy się tłumaczyć. Tym bardziej, że jakoś
Zachód wtedy, w czasie PRL-u, nie pytał, nie prosił o tłumaczenie się PRL-u za 68 rok. Proszę bardzo. Ja tylko... Przepraszam. Tylko jedno zdanie powiem, że w tym czasie w więzieniach siedzieli prawdziwi Polacy, którzy walczyli o wolną Polskę i nie walczyli o tą, która właśnie 68 zgotowała. Prosimy bardzo. Można? Ale ja nie, nie na kamerze, nie, na, nie zależy. To jest dla tych, którzy oglądają relacje. Bo nie noga. Jak nie możesz chodzić, to poproś, żeby kamery się odwróciły. No właśnie o to chciałem poprosić. A to czemu to zrobić? No właśnie to mówiłem, ale mnie zakrzyczano. Słyszałem. Paweł Zdun. Szczerze mówiąc, ja coraz bardziej jestem zmęczony tą zabawą w tłumaczenie się, że nie jestem wielbłądem. Bardzo cenna książka, z tym, że bardziej mnie interesowało zainteresowanie MSZ-u, może razem, jaki duży projekt z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Dziedzictwa, żeby tego typu książki w całości, albo może w skrócie, bo jednak to chyba trzeba robić w skrócie, tłumaczyć, zostawić w ambasadach do rozdawania, albo żeby ambasady robiły wysyłki do różnych redakcji, do różnych wpływowych gremiów. Ale to jest jakby ciąg dalszy tej akcji wielbłąda. Ja myślę, że czas jest na to, żeby odwrócić nasze zainteresowanie, znaczy, żeby zachęcać polskich naukowców, żeby pisali o recepcji raportów Karskiego, ale tam na miejscu. Niech nie piszą tego po polsku, niech piszą to od razu po angielsku, po portugalsku, po hiszpańsku, bo to jest ogromny odbiorca, my ciągle zapominamy o tym. Po chińsku, po niemiecku, od razu tam. I niech tam to dystrybuują. Bo myślę, że czas jest, żeby przejść do tej fazy. Dziękuję i przepraszam. Można? Wojciech Światek, Radio Wnet. Pan tu wspomniał kilkanaście minut temu, że zadaniem naszym wielkim powinno być powtarzanie do znudzenia, powtarzanie prawd, które są prawdami prawdziwymi, a nie prawdami wirtualnymi czy prawdami skłamanymi. Otóż chciałem Państwu szybciutko opowiedzieć jednej drobnej takiej rzeczy, która miała miejsce bodaj tydzień temu. Na antenie TVP Historia, w telewizji, która już podobno jest nasza, przepraszam za ten kolokwializm, ale tak to się mówi, około godziny 22 pojawił się film dokumentalny pod tytułem Akcja Wisła. W tym filmie dwie osoby reprezentowały tak zwaną polską rację stanu. Obaj byli byłymi milicjantami, z tym, że jeden był milicjantem, który trafił do MO z Armii Krajowej, a drugi z powołania, że tak powiem, sam się zgłosił. I oni mówili mniej więcej tyle, króciusieńko. Trzeba było zrobić tę akcję, ponieważ mordy w Bieszczadach nie ustawały i ten konflikt by się nijak nie dał zażegnać. Natomiast cała reszta tego filmu, który trwał godzinę albo więcej, to były opowieści Ukraińców o tym, jak ich Polacy torturowali, mordowali, palili, znęcali się nad nimi i tak dalej, i tak dalej. Do tego, że założono w Jaworzu obóz koncentracyjny dla Ukraińców. Według tej wersji to był, tak, Polacy go, że tak powiem, zaadoptowali i pomiędzy Auschwitz a tym obozem była tylko taka różnica, że w tym obozie nie było komór gazowych i krematoriów. Natomiast owszem, zasieki z drutu kolczastego były pod prądem. Doczekałem do końca film z 1992 roku, wyświetlony tydzień temu w telewizji, która ma być telewizją prawdy,
telewizją edukacji patriotycznej, narodowej i tak dalej, i tak dalej. Szefem tej stacji, przypomnę, jakby ktoś nie wiedział, jest znany kiedyś dziennikarz, publicysta, pan Piotr Gursztyn. No proszę państwa, ja bardzo przepraszam, ale w ten sposób to my możemy do końca świata i jeden dzień dłużej upominać się o naszą historię i o prawdę o tej historii. Jeżeli jakiś gniot propagandowy z okresu, kiedy rozpoczynała się tak zwana pedagogika wstydu, dzisiaj funkcjonuje w programie bez komentarza, w ogóle bez... No, akcja Wisła nagle. Okazuje się, że sporządziliśmy, że tak powiem, przygotowaliśmy Ukraińcom swego rodzaju Holokaust. Naprawdę tak można bardzo długo upominać się o polską rację stanu. Odpowiedź oczywiście to jest ten sposób, że... Znaczy ja nie myślę, że to jest działanie z premedytacją, ale za niedługo w kinach będzie film reżyserii Smarzowskiego o tym, co działo się na Wołyniu. Ja akurat tego doświadczyłem osobiście, jak pracowałem w telewizji. Równoważyło się te dwie akcje. Akcja Wisła i rzeź Polaków na Wołyniu. Mówiło się, że trzeba właśnie dwie strony pokazać, że Polacy też tu mają na sumieniu. No nie, no proszę państwa, o czym tu mówimy? O czym tu mówimy? Jak wyglądała akcja Wisła, na czym polegała, jak wyglądała rzeź na Wołyniu? Znaczy myślę, że po filmie Smarzowskiego będzie długa dyskusja na temat tego, co się działo na Wołyniu i to jest temat, który... No, to jest temat, który no, też, że tak powiem, nie jest mile widziany i czeka na załatwienie tej sprawy. Bo jak państwo widzą, każda sprawa, która dotyczy Ukrainy, gdzieś po tekście ma rzeź na Wołyniu. Czy ktoś, kto występuje, a jest po dobrej stronie, jak podchodzi do sprawy rzezi na Wołyniu. To jest właśnie to, co nie zostało załatwione. Nie zostało to załatwione. Historycy się tu nie wypowiedzieli, bo to nie jest kwestia powołania jakiejś komisji historycznej ukraińsko-polskiej, która wypracuje jakieś stanowisko. Nie ma czegoś takiego. Albo jest prawda, albo nie. Nie ma czegoś takiego, że historycy dogadują się i opracowywują stanowisko odpowiednie dla jednej i drugiej strony. Musimy też z tą prawdą się zmierzyć. Ja myślę, że to jest dobra puenta, bo rzeczywiście film Smarzowskiego to jest to, co i w sprawie ukraińskiej, i w sprawie stosunków Polaków i Żydów, to jest to, co powinniśmy robić. Zawsze myślę sobie jeszcze o tym, że kiedy mówimy o II wojnie, o ratowaniu Żydów, o tym, że dzisiaj czasem niesłusznie jesteśmy oskarżani, żebyśmy w tym wszystkim nie wylali dziecka z kąpielą i żebyśmy nie zapomnieli, kto w Polsce był okupantem, żebyśmy nie zapomnieli, że okupantów mieliśmy dwóch, żebyśmy te podstawowe fakty, żeby one gdzieś nam nie umknęły, bo być może na całej tej takiej aferze budowanej najwięcej korzystają Niemcy i pewnie Rosja. Dziękuję bardzo.